Witajcie! Dzisiaj, kochani, pokażę Wam naprawdę mega prosty przepis, a mianowicie będą to kokosanki po mojemu. Film dedykuję specjalnie dla Asi, która czekała bardzo długo na ten przepis i w końcu się doczekała. No i co, zabieramy się do pracy. Zapraszam Was serdecznie na film. Ze wszystkich składników, które Wam napisałam, ugniatamy teraz jednolite ciasto. Przygotujcie sobie blaszkę, papier pergaminowy i łyżeczkę. Łyżeczką bierzemy trochę ciasta w dłonie. Ciasto jest mega plastyczne. Robimy tak zwane kółeczko. To kółeczko splaszczamy na grubość 1 cm. Nie róbcie cieńszych tych ciastek z tego względu, że mogą Wam się spalić. Wyrównujemy sobie całe to ciastko, żeby było okrągłe i tak kładziemy ciastko na papier. A teraz pokażę Wam drugi kształt. Bierzemy znowu ciasto w dłonie, odrobinę i robimy tak zwany wałeczek. I tak jak przy pierwszym ciastku, znowu splaszczamy ten właśnie wałeczek i odkładamy każde ciastko w odstępach. Teraz bierzemy widelec i robimy widelcem takie wgłębienia, żeby te ciastka ładniej wyglądały po upieczeniu. Jak widzicie, nie potrzebujecie żadnego wałka, aby zrobić na szybciora ciastka. A teraz, kochani, nagrzejcie sobie piekarnik, tak jak Wam napisałam. Po upływie 13 minut ciasteczka będą pięknie upieczone, będą mięciutkie, puszyste. Spróbujcie. Życzę smacznego.